Musi uciekać się do szczotek, naprawdę. Serpita narysuje linię. Zobaczymy, jaki będzie skutek. Tam Brozowicz musi uważać na Pawarda, na krótkie zagranie do prawej strony. I mamy ilu Francuzów? 6 pod bramką Daniela Subasicia. I tylko Luka Modric w murze. A tutaj dośrodkowanie, bramka! Czy to była bramka samobójcza? Czy to była bramka samobójcza? Bo tak się wydaje, że ostatni trącił tę piłkę obrońca. Czy Mandzukic, bo on jest pokazywany w tym momencie w kadrze. No nieprawdopodobne. Francuzi, którzy nie stwarzali żadnego zagrożenia do tej pory w bramce Subasicia. Coś nieprawdopodobnego. Zobaczmy. Griezmann w pole karne. I tutaj mamy tak, zdaje się, że Mario Mandzukic pakuje piłkę do własnej bramki. Zobaczmy jeszcze raz dogranie Griezmana. Tak, to jest samobój Mandzukicza. Dramat, ale teraz jeszcze raz zadajmy pytanie. Griezmann wymusił ten rzut wolny. No właśnie, i to mogło być małe wydarzenie, ale ono urasta do miana czegoś.